Siemanko, siemanko, Venom z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku poradnik SnowRunner. Jest to poradnik dla osób początkujących, ale nie tylko. Omawiam tutaj oczywiście po kolei w każdym odcinku inny pojazd, jaki jest dostępny w grze. Jego plusy, minusy, czy wady, zalety, jak kto woli. Na dzisiejszy odcinek wybrałem autko takie specyficzne, KRS-58 Bandit się nazywa. I co o tym samochodzie, co o tym pojeździe? Oczywiście standardowo zaczniemy od AWD i blokady dyferencjału, które tutaj oczywiście są dostępne, załączone są na stałe. Także AWD nie można wyłączyć na łatwiejszym terenie, żeby zmniejszyć spalanie, a tutaj akurat w tym autku byłoby to nawet troszeczkę na wagę złota, bo no jak widać pojemność baku jest bardzo mała. A natomiast blokada dyferencjału jest też załączona na stałe, ale to jest plus, bo dostępna jest na wszystkich biegach, nie tylko na niskich, bo tak jak jest załączana ręcznie, no to jest dostępna tylko na biegach niskich, a jak mamy ją tutaj załączoną na stałe, czyli możemy się przełączać na inne biegi, też jest cały czas załączona, czy to są automatyczne, czy to są wysokie biegi. No i co dalej? Jeśli chodzi o moc do masy na najmocniejszym silniku, to jest S+, oczywiście. Tutaj jest bardzo fajny moc do masy tego autka, także śmiga się fajnie, rozpędza się fajnie. Trwałość jest A-, no tutaj niestety, pomimo że niby jest A-, to uszkodzenia są niekiedy naprawdę bardzo duże, bo nawet na tych wyższych oponach, które teraz tu mamy założone, to wjeżdżając na jakieś kamienie czy nierówności, jakieś pniaki drzew, no to dostajemy dosyć spore uszkodzenia ciężarówki, głównie zawieszenia i czy silnika. Natomiast zużycie paliwa, tak jak tutaj wspominałem przy tym baku 150 litrów, to ta ciężarówka ma też dosyć spore zużycie paliwa. No to tu jest niestety, ale bardzo duży minus w tej ciężarówce i no, dalsza trasa może się nam źle skończyć, jeśli nie mamy jakiejś stacji czy ze sobą jakieś cysterny, przyczepy z cysterną, no to może być problem. Zrobimy sobie teraz standardowo test w bocie. Tutaj natomiast nie powinno być żadnego większego problemu. Oczywiście są opony błotne dostępne w tej ciężarówce. Nie jest jakaś rewelacyjna, ale radzi sobie, także tutaj mówię, no, tak samo w śniegu nie powinno być jakichś większych problemów. Jeśli chodzi o skrętność tej ciężaróweczki, też jest fajna, oczywiście dwie przednie osie są skrętne. Jeśli chodzi o prowadzenie się tego autka, też jest bardzo fajna, przyspiesza dobrze, także tu nie ma problemu. Tylko tak jak wspominałem wcześniej, problem pojawia się niestety na jakichś, no, w nierównościach, jakichś miejscach, gdzie na tym zawieszeniu, jakie ono ma, podskoczymy. Tutaj akurat udało się przejechać bez jakiegoś mniejszego, ale tu już na przykład mały kamyczek, akurat niewielkie uszkodzenia, ale niekiedy bywa to naprawdę, o, tak jak tutaj, uciążliwa. O to mi właśnie chodziło, że nie są jakieś mega jakieś nierówności, a przy większej prędkości niestety no będą takie uszkodzenia, dlatego wiadomo, trzeba zwalniać przy jakichś dołach czy nierównościach. Teraz sobie przejdziemy standardowo do magazynu. Do garażu omówimy wszystkie modyfikacje i dodatki. Na start oczywiście silnik, tak jak wspominałem. Jeśli mamy standardowy silnik, to jest to moc do masy A tylko, ale wtedy jest mniejsze zużycie paliwa oczywiście. I jeżdżąc tą ciężarówką czasami nie lepiej pomyśleć o tym silniku, bo wiadomo, że poradzi sobie nie gorzej na nim, a spalanie jest dużo mniejsze. A na tym na tym następnym jest A+, S, no i oczywiście na tym, jeśli jest odblokowany, jest S+. Także no, ja polecam oczywiście ten silnik, ale przy umiarkowanej jeździe. Skrzynia biegów tutaj jest oczywiście standardowa, zbalansowana. Jest skrzynia tuningowa, której też oczywiście nie polecam.
jeszcze ekonomiczna jazda w niej jest dużo gorsza, także tutaj jest jeszcze większe spalanie. Wysoko zakresowa jest skrzynia biegów, średnio do tej ciężarówki. I moim zdaniem najlepsza jest terenowa z biegami niskimi dostępnymi plus i minus, czyli mamy do użytku dostępne trzy biegi niskie, oczywiście automatyczny i wysoki. Także tutaj polecam tą sprawę. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest tylko tak jak mówiłem fabryczne, ale ta ciężarówka i tak dosyć wysoko stoi, także tutaj nie ma problemu. No i opony tutaj są oczywiście wszystkie wersje dostępne, niektórych jest trochę mało, na przykład łańcuchów jest tylko jedna wersja, ale jest dostępna, dlatego ta ciężarówka, mówiłem, że sobie poradzi na krainach śnieżnych. Nie ma jakichś rewelacji, ale sobie poradzi mniej więcej. No i oczywiście wszystkie inne pozostałe autostradowo uniwersalne, terenowe. Oprócz tych dwóch, to terenowe, no to rzadko są używane, tamte pozostałe w ogóle raczej, przynajmniej przeze mnie, więc to nas nie interesuje. Najważniejsze, że ma opony błotne dostępne i opony z łańcuchami, to jest najważniejsze. Wyciągarki tutaj są standardowe jak w większości ciężarówek, czyli ta standardowa fabryczna średnia jest dostępna. Dłuższa lina średnia jest dostępna, zaawansowana średnia to jest najlepsze rozwiązanie tutaj dla tej ciężarówki. Długa lina i zmodyfikowany silnik zwiększający użyteczność tej ciężarówki, tej wyciągarki. Także tutaj polecam tą. Ewentualnie jest jeszcze mocna średnia wyciągarka, też nie jest zła, ale mówię, ta jest dla mnie najlepsza wyciągarka. Następnie mamy snorkel. Tutaj jest dwie wersje. Jest ten niski na masce, tak jakby powiedzieć można, i ten wysoki. I przechodzimy teraz do ram i dodatków. I tu w tej ciężarówce jest nawet dosyć sporo takich modyfikacji. Na początek przód transportera KUT tutaj jest. Możemy tutaj dzięki niemu przy dokupieniu w sklepie z przyczepami, przyczepy do wożenia długich KUT, mamy możliwość transportu długich KUT. Aczkolwiek no, mówię, no, nie polecam tej ciężarówki do takich transportów. Żuraw załadunkowy, taki zwykły, tutaj można go zamontować razem z burtą platformy, także możemy przewozić jakieś transporty. Żuraw do załadunku KUT jest opcja też taka dostępna w tej ciężarówce. Płaska platforma do przewożenia jakichś mniejszych transportów jest. Dodatek van serwisowy, tutaj jest taka opcja w kolorze ciężarówki. Części naprawy ma 800 i koło zapasowe 6 sztuk. Jest tutaj taka opcja, oczywiście krótka rama do transportu krótkich KUT jest. Średniej natomiast nie ma, niestety. Dodatek serwisowy rama. Tutaj jest jedna z fajniejszych rzeczy, bo części naprawy ma 300, koła zapasowe 5 i zbiornik paliwa 1400. Ta ciężaróweczka do tej opcji by się bardzo fajnie nadawała jako z posłużenia serwisu i tak samo nadaje się bardzo fajnie do modułu wibratora sejsmicznego. Ta ciężarówka, bo to jest moduł, który nie wszystkie ciężarówki mają dostępne, a to jest właśnie lepsza, jeden z lepszych ciężarówek, która posiada ten moduł wibratora sejsmicznego. Także tu mogę polecić śmiało. Tu już wspominałem, burty platforma do przewożenia mniejszej ilości ładunków. Zbiornik paliwa jest dostępny też w tej ciężarówce, 1800 litrów, czyli jako cysterna z pomocą może nam posłużyć. Następnie platforma załadunkowa z rampą, tutaj możemy przewieźć jakiś, scholować jakiś mniejszy pojazd, misję z nim zrobić. I tutaj jest jeszcze taka opcja, że ta ciężarówka ma materiały do naprawy bagażnik, taką opcję, którą możemy zamontować bezpośrednio z każdym innym dodatkiem. I mamy wtedy możliwość jakichś serwisowych części naprawy 150 jednostek, koło zapasowe tylko dwie sztuki, ale zawsze coś. I zbiornik paliwa 140 litrów. Następnie dodatek mamy siodło wysokie i siodło niskie. Tutaj opcja jest też taka dostępna. To tak wygląda, jeśli chodzi o ramy, dodatki. Jeśli chodzi o tutaj zderzaki, bo to zazwyczaj omawiam, bo to są rzeczy, które jedyne, które mogą zmienić troszeczkę jakość jazdy tym danym pojazdem. I na przykład fabryczny zderzak jest taki. Ja polecał ten zderzak, ewentualnie ten fabryczny, bo to są chyba najlepsze zderzaki.
Chociaż ten też mógłby być w sumie. Ale mówię, no ten i ten. Oj, przejechałem. Ten i ten zderzak fabryczny stoją najniżej, także nie będą jakoś dodatkowych uszkodzeń zwiększać, bo nieraz zderzaki, jak są zamontowane, wyprofilowane na dole, to właśnie niestety, ale przez to ciężarówka dostaje większych obrażeń. Jest jeszcze taki i ratunkowiec, taki cały zabudowany, ale to bardziej wyglądowo ma znaczenie niż rozgrywca. No i wiadomo, jakieś dodatki pierdoły na dach. Wiadomo, że tutaj niestety, ale nie ma świateł przeciwmgielnych, najlepszych świateł, które są dostępne do jazdy w nocy, bo jak jest ciemno, no to te zwykłe światła nie dają nam takiej jakości pola widzenia jak światła przeciwmgielne. No a tak to jakieś dodatki, które zmieniają wygląd ciężarówki, czyli światełka, klaksoniki i inne pierdowe. No a jeśli chodzi o to, to byłoby chyba wszystko w tej ciężarówce i standardowo na koniec, czy polecam tą ciężarówkę. Tak jak mówiłem już wcześniej, polecam ją do jakichś takich dojazdów serwisowych, bo mam ten bagażnik, ewentualnie zamontowany jakiś moduł na z tyłu, na prawe i na przykład uzupełnienie paliwa, bo no niestety ta ciężarówka do jakichś transportów, nawet i średnich, a już o większych to już nie wspominam, nawet nie nadaje się. Głównie dlatego, że największym minusem tej ciężarówki jest to, że ona posiada typ bak tylko 150 litrów, tak jak już mówiłem wcześniej, a spalanie jest dosyć sporawe. Także mówię, polecam ją do jakichś serwisowych jazd, a jeśli chodzi o jazdę z transportem, to niestety, ale w ogóle jej nie polecam i odradzam ją. Także to było tyle, jeśli chodzi o taką KRS-a 58 Bandit. Standardowo możecie, jeśli Wam się spodobał odcinek, możecie na koniec filmiku będą linki do subskrypcji, linki do całej playlisty i link do następnego odcinka, więc możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę, podzielić się komentarzem, jeśli Wam się podobało, a ja Was zapraszam potem do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!